Witam Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Gujska-Hejke, Rozmowa Niezależna. A dziś Państwa i moim gościem jest pan poseł Adam Kwiatkowski, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Witam Dzień bardzo dobry, serdecznie. Panie pośle, w Sejmie zajmuje się pan między innymi, ale to jest ważny aspekt pana działalności, sprawami Polaków, którzy mieszkają poza granicą Polski. Dzieje się teraz rzecz, o której warto powiedzieć, o tym, że do tej pory taką instytucją opiekującą się Polakami, szczególnie na wschodzie, bo tak naprawdę to przecież do nich głównie była skierowana pomoc Rzeczpospolitej, był Senat. Teraz kompetencje Senatu, rozdzielanie pieniędzy, przydzielanie tych funduszy przejmuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak to wpłynie na funkcjonowanie chociażby mediów polskich na wschodzie, czy organizacji polskich? Wszystkie organizacje polonijne, te większe organizacje polonijne, często nie te, które korzystają z tej pomocy, ale te, które reprezentują interesy Polaków, Polaków mieszkających w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej czy w dalekiej Australii, one protestowały. One mówiły, że takiej zmiany być nie powinno. Te stanowiska, te opinie nie zostały wzięte pod uwagę. Niestety nie zostały wzięte pod uwagę. Jest to daleko... chyba taki standard w Polsce. Tak, z czymś takim się spotykamy dosyć często, ale to jest o tyle istotne, że to są organizacje, które też korzystają z tych środków, ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. To są organizacje, które aktywnie działają, zrzeszają Polaków, starają się działać na rzecz ich sytuacji w tych państwach, w których żyją, ale również na rzecz Polski. I to jest rzecz niepokojąca. Dokonano takiego skoku na te kilkadziesiąt milionów, które do tej pory były w gestii Senatu. Te pieniądze mają i być... I możemy powiedzieć, że no powiedzmy Senat, choć no, Platforma Obywatelska ma większość w Senacie, czy koalicja rządowa ma większość, to są tam również przedstawiciele, senatorowie opozycji i oni również no, mogli w tych sprawach uczestniczyć. Przesunięcie decyzji na temat przydzielania tych funduszy no, w tej chwili będzie instrumentem bieżącej polityki, bo o tym będą decydowali politycy, będzie decydował rząd i tak naprawdę możemy sobie założyć, albo wymyślmy, gra logiczna, Białoruś, tak? 3 lata temu mniej więcej pan minister Sikorski chciał za wszelką cenę dogadać się z Łukaszenką. Tak? Miał taką politykę otwartości i powiedzmy sobie szczerze, że gdyby dziś te czasy powróciły, to ja rozumiem, że ta część Polaków, Związek Polaków na Białorusi, którzy no, nie są podporządkowani Łukaszence i nie chcą się podporządkować, no prawdopodobnie miałaby problem z otrzymaniem dotacji, bo musiałaby te dotacje otrzymać z polskiego konsulatu, tak? Tak, to budzi nasze wątpliwości. My o to pytamy. Po pierwsze czekamy na zakończenie tego sporu, bo w Senacie teraz procedowany jest budżet, a w ramach budżetu zmieniane są te środki przenoszone z Senatu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Teraz mają odbyć się głosowania w Senacie. Są wnioski, żeby te środki zostały w Izbie Wyższej. To jest w ogóle pytanie o Izbę Wyższą, bo Senat zawsze, jeszcze przecież przed wojną zajmował się sprawami Polonii, zawsze o tych kwestiach dyskutował i to była jakby ta największa i najważniejsza domena Senatu. Teraz rząd dość brutalnie rozprawia się z kolejną tradycją i z kolejną taką regulacją, która właściwie nigdy nie budziła bez w zasadzie sprzeciwu marszałka Senatu, prawda? Jakiegoś bardziej doniosłego. Z tego, co dochodzą do nas głosy, w tej chwili marszałek Senatu z siebie już wydobywa głos sprzeciwu. No, trochę późno. Tak, to jest trochę późno. Ale jeszcze musimy zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo ta sprawa ma również aspekt praktyczny. Otóż jest połowa lutego i na przykład polskie media, osoby, instytucje, które wydają polskie gazety na wschodzie, bo ja mówię o nich, może szczególnie na nich zwracam uwagę, dlatego że Polacy w Ameryce raczej takich problemów finansowych nie mają. Natomiast tam to jest kwestia być albo nie być. Jeżeli ta dotacja z Polski będzie, to Gazeta Polska będzie. Jeżeli tej dotacji nie będzie, to wiadomo, że jej nie będzie. I co teraz? Bo mamy połowę lutego.
I nie wiadomo, kto będzie tymi pieniędzmi zarządzał, nie wiadomo na jakich zasadach i nie wiadomo, kiedy zacznie je wypłacać. Boże, to będzie upadek polskich mediów. Panie doktor, to jest bardzo istotne pytanie. To pytanie też jest zadawane. Mamy do czynienia z taką zmianą w trakcie operacji, bo przecież rok budżetowy już trwa więcej. Wnioski do Senatu zostały złożone. W tej chwili organizacje polonijne zostały poproszone o opinię. Dano im na to 4 dni. Ja otrzymałem sam na swojego maila informację z Australii, że organizacja odmawia opiniowania tego programu i tych założeń ze względu na to, że dostała na to 4 dni. Też proszę zwrócić uwagę, jak są traktowani aktywni działacze, społeczni przecież działacze w większości tych organizacji, skoro mają na opiniowanie pewnych istotnych dokumentów dla nowego tego ładu pieniężnego, dotacyjnego i legislacyjnego, no, tylko tyle dni. Oczywiście. Prawdopodobnie ta operacja będzie kosztowała w bardzo wielu miejscach przerwanie dofinansowania, w bardzo wielu miejscach może rzutować końcem pewnych projektów, które są dla naszych obywateli, szczególnie na wschodzie, ale nie tylko na wschodzie, szalenie istotne. Proszę pamiętać, że to są ludzie, którzy wbrew sytuacji tą polskość podtrzymują. Bardzo często to przyznawanie się do polskości, tak jak na przykład na Białorusi, ale nie tylko na Białorusi, jest tak naprawdę również świadczy o pewnej odwadze. To jest takie trochę zdecydowane pójście pod wiatr. Tak? To nie jest popularne, to nie spotyka się z aprobatą tamtej władzy. Ja się zastanawiam też nad jeszcze jednym aspektem i myślę, że on być może dość egzotycznie brzmi z naszej perspektywy, z polskiej perspektywy, ale myślę, że już z białoruskiej perspektywy albo z rosyjskiej perspektywy to może nie do końca. Czy taki przedstawiciel Polonii, przepraszam, Polaków, związku jakiegoś Polaków organizacji polskiej na wschodzie, chociażby na Białorusi czy w Rosji, zgłaszając się po pieniądze do polskiego konsula, nie będzie przez władze na przykład białoruskie oskarżony o szpiegostwo? Bo to jest taka sytuacja dwuznaczna. Czy po pierwsze, w jaki sposób, to już jest jakaś, znaczy rozumiem, że konsul będzie te pieniądze wypłacał, czyli przedstawiciel polskiego państwa bezpośredni będzie wypłacał z pominięciem miejscowego systemu podatkowego. Czy pojawiają się pytania i my te pytania stawiamy, na ile te zmiany będą również upolitycznieniem tych pieniędzy, bo one nie powinny być polityczne i tak jak pani redaktor trafnie zauważyła chwilę temu, to, że one były procedowane przez Senat, przez Komisję Senacką, jakby dawało możliwość wypowiedzenia się wszystkim stronom. My nie wiemy, jak to będzie procedowane, ale skoro będzie procedowane w ministerstwie, to wypowiadać się będzie tak naprawdę jedna strona, tylko ta, która ma władzę. Zdajemy sobie sprawę, że tutaj wpływy polityczne i sympatie lub antypatie mogą grać znaczną rolę i to budzi nasze kolejne zaniepokojenie i nasz stanowczy protest. My czekamy na to, jak te pieniądze mają być dystrybuowane. Ja pragnę zwrócić uwagę, że pewna część środków przeznaczonych na Polonię jest dzisiaj dystrybuowana. Środków, które są już w budżecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jest dystrybuowana przez konsuli. Ale tutaj tak naprawdę szalenie istotne są dokładne, szczegółowe informacje dotyczące już szczegółowych procedur, bo na tym poziomie tak naprawdę można pewne wnioski odrzucić i nawet nie dopuścić do tego, żeby one mogły być złożone. My chcemy tą procedurę również poznać, no ale powiedziano nam, że poznamy ją dopiero po tym, jak ostatecznie będziemy wiedzieli, że tymi pieniędzmi będzie zarządzało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No dobra, ale pan odnosi takie wrażenie, że ci Polacy, być może szczególnie na wschodzie, ale myślę, że tutaj akurat i ci, którzy mieszkają w Ameryce, są postrzegani przez polski rząd, przez nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako swego rodzaju balast albo sprawę taką, nie wiem, czwartorzędną, w ogóle bez znaczenia większego. Tak, ja mam taką świadomość, że oni są zestawieni sami sobie. To znaczy, jeśli jest jakiś większy protest, jakiś większy skandal, to być może ktoś jeszcze na to zareaguje, ale tak na co dzień, wtedy, kiedy trzeba z nimi pracować, kiedy trzeba się z nimi kontaktować, są zestawieni sami sobie. I to jest bardzo źle. Ale czy ktoś w nich, pana zdaniem, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z polskiego rządu, dostrzega też pewien potencjał, bo oni mogą być też potencjałem dla nas. Oni mogą być grupą
grupą nacisku, no chociażby w Stanach, tak? Oni są wielkim potencjałem. To są często ludzie, którzy skończyli bardzo dobre szkoły, również szkoły, które się znajdują poza granicami naszego państwa. To są ludzie, których jeśli będziemy przyciągać, to oni mogą być swoistymi ambasadorami Polski, polskości. Oni są często bardzo aktywni, niezależnie od tego, czy mieszkają w Ameryce Północnej, Australii, czy w Europie, czy Azji. Oni tworzą pewnego rodzaju lobby, propolskie lobby. Oni przeciwstawiają się bardzo często rzeczom, które w tych państwach się dzieją, pewnym oszczerstwom, które są przeciwko Polsce formułowane. Oni mogą na rzecz Polski działać, a polski rząd zajmuje się głównie likwidacją kolejnych stanowisk konsuli, bardzo często tych, którzy właśnie odpowiadają za relacje z Polonią. Polonia bardzo narzeka na to, że jest bardzo niewielu ludzi, którzy w dyplomacji zajmują się kontaktami z nimi. Oni często są traktowani jako taki dopust Boży, to znaczy, no trudno, już jest ta Polonia, to czasami muszę na to spotkanie z nimi pójść. To jest zatrważające, bo ten element właśnie utrzymywania relacji z Polonią powinien być jakby jednym z najważniejszych, bo ta Polonia, ona chce działać, ona żyje Polską, niezależnie od tego, jakie ma poglądy. I jej kontakty z Polską nie muszą być jakąś taką sentymentalnym wspomnieniem, nie wiem, polskiego folkloru, tak? Bo to zupełnie nie o to chodzi. A chodzi o to, żeby właśnie tak jak pan powiedział, traktować tych ludzi jako, no, jeżeli się uda, ambasadorów, tak, przedstawicieli polskich, ważny polski głos, chociażby w Ameryce czy w Kanadzie, a jeżeli chodzi o Litwę, Białoruś, Ukrainę, no to tam są po prostu bardzo duże polskie społeczności, rdzenne polskie społeczności. To nie jest Polonia, to są Polacy, którzy tam mieszkali z pokoleń na pokolenia i też należy ich traktować jako, no, pewne dobro polskiego państwa. Absolutnie trzeba ich traktować jako dobro, absolutnie trzeba ich dostrzegać i absolutnie trzeba o nich dbać, bo oni mówią o tym, że są zostawieni sami sobie, że nie są nimi zainteresowani właściwie żadni polscy urzędnicy, dyplomaci. Czasami ktoś sobie o nich przypomina, jak w danym państwie szykuje się wizyta prezydenta czy premiera, bo trzeba zorganizować jakieś spotkanie, bo to ładnie wygląda w mediach, że prezydent czy premier spotkał się z przedstawicielami Polonii. To jest ten jedyny moment, kiedy oni mogą, najczęściej nie mogą, bo z góry mają ustalone role, zaistnieć. To jest rzecz, którą ja i moi koleżanki i koledzy właśnie w Komisji Łączności z Polakami za granicą będziemy artykułować i będziemy starać się zmienić podejście polskiego państwa, bo to jest olbrzymi kapitał, z którego my nie potrafimy korzystać i to są ludzie, których my w jakiś sensie odpychamy, a decyzje, które są podejmowane wobec nich, są jakby kolejnym argumentem na to, że oni są niepotrzebni, bo ja specjalnie powiedziałem o tych stanowiskach organizacji polonijnych australijskiej, kanadyjskiej czy amerykańskiej, czyli nie tych, które korzystają z tych pieniędzy, ale to jest kolejny dowód na to, że ich stanowiska, ich zdanie znowu nie jest brane pod uwagę, że tak naprawdę oni są traktowani jako taki trochę kwiatek do kożucha właśnie. Szykuje się jakaś uroczystość z udziałem polskich władz, no to wtedy na ich terenie, to wtedy oni ładnie wyglądają, mogą się uśmiechnąć do kamery, może wtedy jakiś polski przedstawiciel uściśnie im rękę i tak naprawdę na co dzień nie są potrzebni, a są potrzebni. No tak, nie chodzi o to, żeby ściskać sobie dłonie, tylko chodzi o to, żeby potrafić wykorzystać ich potencjał. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, dziękuję państwu, zapraszam na kolejne codzienne rozmowy niezależne. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.